Dzień dobry kochani, Paulita tym razem na kempingu znowu wita. Słuchajcie, pogoda jest przecudna, moja opalenizna też, zobaczcie, no po prostu chowanie się w słońcu sprawiło, że i tak się opaliłam i to delikatnie, tylko mega mocno. Piszcie, co dawać na takie poparzenia. Wiem, że kefir, czy tam jogurt, albo aloes, a coś jeszcze takiego, jak się nie ma tych rzeczy. Może macie jakieś inne takie sposoby na już? Takim fajnym sposobem, żeby się trochę ochłodzić, to już nie mówię o paleniźnie, ale brzuszek, jest kawa mrożona. Słuchajcie, wiem, że już jest jeden filmik z kawą mrożoną, ale to jest inna. Ta nazywa się wanilinowa kawa mrożona. Słuchajcie, robi się ją naprawdę mega szybko i wystarcza 6 porcji, więc tak. Stopień trudności łatwy, czas przygotowania 5 minut, całkowity 5 minut i liczba porcji z 6. No i rozpoczynamy gotowanie. Zaraz, bo ja tu ledwo co widzę. O, no patrz, nie działa aż. O tak, dobra. Teraz tak. Do naczynia wlewamy między 750 g a 1000 mleka. Musimy wytarować, chociaż mówię, tu są warunki jakie są. O, nawet jest 0. Ja polecam wlać te 750, dlatego że jeżeli wlejecie 1000, to ta kawa może wylecieć podczas miksowania. Mi się nieraz już to zdarzyło. Czekajcie, muszę się tu skupić. Dobra, może być ten 777, wow. No i teraz lecimy dalej. Między 10 a 20 gramów kawy rozpuszczalnej. I tu powiem wam szczerze, że tej kawy to ja bym wsypała tak 10. Jeżeli wsypiecie 20, to będzie mega mocna. Chyba że lubicie mega mocną, no to sypiemy. Ja sypnę sobie 10 gramów. Ta kawa jest taka leciutka, taki proszek, więc dobra, jeszcze troszeczkę, dobrze, jest 11, to jest tak akurat. Do tego dajemy między 100 a 200 gramów kostek lodu. No i teraz tak, jak jest tak ciepło na dworze, to słuchajcie, no trzeba niestety cisnąć od razu, a trochę tych kostek nam tu wchodzi. I czym więcej kostek, czym bardziej zmrożone mleko, tym kawa będzie zimniejsza, to chyba takie raczej oczywiste. Ale widzicie, wtedy one nie chcą wychodzić. Dobra, jest dopiero 50. Ło. Też od tych woreczków zależy. A może macie jakieś inne sposoby wyciskania tych kostek? Patrzcie. O. Ile? Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę. O, jedno poleciało, drugie poleciało. Nie tam, gdzie trzeba. Dobra. Dobra, dobra. Jest 130, może być. I lecimy dalej. Teraz dajemy tak, dwie łyżeczki cukru wanilinowego wykonanego w termomiksie. No ale z racji tego, że ja tu mam warunki, jakie mam, to powinnam dać 4 łyżeczki cukru takiego gotowego. Ja po prostu wsypię całe opakowanie. Wanilii nigdy za dużo. Dalej. I teraz cukier. Możecie dodać, nie musicie. Ja tu sobie wziąłam cukier trzcinowy, brązowy, taki, znaczy trzcinowy, żeby to było trochę takie lepsze. I tu dajemy między 20 a 40, wow, u mnie 36, no szaleństwo, ale pyszna jest ta kawa. No i słuchajcie, tak naprawdę zaraz przepis będzie gotowy. Zakładamy miarkę z pokrywą i uwaga, 30 sekund obroty 8. Tu musicie uważać, bo będzie mega głośno, bo co? Bo będziemy rozdrabniać lód. Także ja uruchamiam Thermomix i na chwilę się rozłączymy, żeby nie było hałasu. Słyszycie? Nasza kawa jest gotowa. To jest naprawdę mega szybki przepis. Dalej. No i podawać, bezpośrednio podawać. Po przygotowaniu można to udekorować to lodami, można z bitą śmietaną. Oczywiście u mnie będzie bita śmietana, ale gotowiec. Patrzcie, jest pianka, jest, ta kawa jest tak puszysta, taka dobrze ubita, że naprawdę nie znam osoby, którą bym poczęstowała i ona by nie smakowała. No, słuchajcie, do tego rureczkę, bita śmietanka, możecie śmiało ugościć gości, nawet siebie, zrobić sobie chwilę relaksu, bo jest przepyszna, taka zimniutka i mówię, tutaj dla mnie 10 gramów kawy wystarcza. Jeżeli tam 20 już jest za mocna i nie każdemu to smakuje.
Także kochani, pijemy kawkę. Pamiętajcie o tym, żeby dużo pić w takie upały. Patrzcie ją. No to co? Życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrej pogody, może nie aż tak, ale żebyście korzystali ze słoneczka, z witaminy D i z kawy mrożonej, wanilinowej. Buziaki, pa!